Dziękuję, uciekuję na moim kanale, jestem oczywiście Mixter i jest 10 sezon, więc teraz zapraszam was do oglądania filmiku. O, rakieta, szczelina, T50. O nie, nie złapał T50, najgorzej. John Z. Kapitan coś tam, lama, o, skurczył Perelo, mordo. O, Kevin, motyl. Świąta, bałwany, choinki i jakieś inne potworinki. O! O, mech. O Boże, o nie, ała! Żartujesz? Naprawdę? No dobra. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. How? Elo, Artur? Elo. Dzień dobry. Jak wam się podoba nowy sezon? To jest kurde epickie. Lecimy szybko na mapę, większość rzeczy tutaj... 65. O Boże, jak ona wygląda ta z pierwszego. O Boże, mi się nie podoba za bardzo. Czemu? Mi się bardzo podoba. Nie, bo jest łysa. Od... Z jednej strony. Czwarty mi się od czwartego zaczyna mi się podobać. Czemu? No bo tak. O, najładniejszy jest siódmy. I ósmy. No bo, drift i czarny ten kolor. A jaki tam jeszcze... O, ten smok jest zajebiście. Dziesiąty jest też epicki. No, o, muzyka misia. I... Co to jest za emotka? Tutaj mamy nową jakąś emotkę z bieganiem jakby. Typy, wiesz co ja dostałem? No. Poczekaj chwilę. Ja to wezmę, poczekaj. Wiesz co ja dostałem? Co? Czyli to była... Jesteś gotowy? Wiem, ja też. W ogóle dlaczego? Nie wiem, powód sezonu V. No tak, ale to nie jest, ale to było w drugim. Tego, nie ma robaka, że hałuj. Hałuj. Wiesz o co mi chodzi, że nie ma robaka? O nie. Ty, w ogóle jak tak jeździmy, co nie, to trochę wygląda jakbyśmy prowadzili jakiś kombus. Czekaj chwilę. Wąwóz, konwóz. Wąwóz. Się mówi? Wąwóz. Zapytam się, czy tak się mówi. W sensie, ale jak ludzie, to konwój. Dawaj, szybko chodź, szybko, szybko. Już, idę, szybko, szybko. Szybko sobie wezmę taką emotkę. A ja oczywiście, widzowie, dostaję karnet na moje urodzinki. I wcale nie mam urodzin 4 sierpnia, wcale. No weźcie, no wcale, nie? No wcale. Prawda, że wcale. No prawda. Kto może mieć urodziny 4 sierpnia? No wcale nie ja. Nie. Nie. Tak, gramy. W ogóle nigdy nie odebrałem z tego puzonu. Jakiego puzonu? No ten puzon, wiesz, smutny, czy coś takiego. A no. To ja tego w ogóle nie odebrałem jeszcze. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, mogę coś sobie zatańczyć na przykład. To i lecimy. No jo. Ale ja mam fajną ten, fajny ekran wczytywania. Ja nie mogę się doczekać, już normalnie jest epicko. Kup sobie tego za 100 zł. Wiesz czemu? No. Opłaca się, bo teraz jest tańszy. Miałem 3000, co nie? To myślisz sobie, powinno mi zostać 200. Zostało mi 600. To mi zostanie 500. Nie, to się stańczy, tylko że ci się opłaca, bo... Wiesz co? Widzowie i Artur, chcę wam się pochwalić. Mam pegę. Nie, egzamin Cambridge z angielskiego zdałem na 100% jako jedna z 4 osób. Jako jedna z 5 osób na ziemi. Tak, właśnie.
skarpetki Tsuna. Pajaka. Pajak to wygląda, to jest piękne. To jest tak bliskie. Dziękuję mi jeszcze lecącej w... Ej, ty coś tam na TNT! Co? No nie widzisz? Co się... Ale w ogóle chcę się zapytać, co się dzieje z tym szkieletem? Latają meteoryty. Ej, no? Ej, co się dzieje z tym szkieletem? Jakim szkieletem? Szkieletem? O, nie, nie... Jak masz słabe... Ej. PlayStation, komputer, widzowie, nie patrzcie się na ten. Na meteoryt? Tak. Jak co jest to z szkieletem? To... Nie wiem, zarósł. Jak spojrzałem na meteoryt, to on wyglądał bardziej tak. Ja się patrzę i nic się nie dzieje. Znaczy mam takie lagi, kiedy na niego patrzę. Ja żadnych lagów nie mam. Zaczyna nagranie. Nawet wywaliło grę. Tak tańczy kamerą, że to jest niepojęte. Ale te meteoryty naprawdę spadają, jest takie światełko. No? Co my gramy, że to jest taki ten? To jest taka grawitacja na tym skale? Nie mogę się ruszyć. Dlaczego? Znowu mam jakąś ścinę, mój komputer. Ja też nie mogę się ruszyć, o najgorzej. Mówię, milion osób wchodzi do gry. Ratunku. O nie. 100%, że milion osób wchodzi do gry. Założymy się. Jak byś każdego tak zastopował? Pewnie, nawet nie widzisz tych latających... Przepraszam. Nie latających. Każdego tak zastopowało. Niektórzy teraz się poruszają, a tak to zastopowało. Wiesz co, chyba będziemy musieli na YouTube przełożyć ten odcinek, ale i tak go wpuszczę, bo tu jest nagrany ten. Jak myślisz? To możemy pogadać. To wychodzimy, Artur? Zaraz i tak nas wywali. Jakiś typ leci sobie tutaj, what the... Ja sobie popatrzę, co mówi. Ej, Bambol teraz sobie tutaj leci przede mną i tak, wiesz, tak na ziemi i tak sobie leci, jakby spadał, nie? Idziemy na typ kreatywny? Tak. Może tam chociaż nie będzie lagować. To wychodzimy. Dobra. No to widzowie, możemy jest sobie pogadać. Ja oczywiście. To jest super. No, bardzo. Ja oczywiście wrzucę ten odcinek, nie? Bo to jest moja reakcja na trailer, nie? Na ten filmik. Ale wiesz, że zawsze możesz puścić sobie drugi raz. Wiem. Co ty odwaliłeś? Włożyłem mikrofon do buzi. Idę, są same błędy, bo Fortnite ma w chuj optymalizacji. Mówisz sobie, a to ej, są mechy jako nowe nie, te? Czuj, są mechy jako nowe te? Bo kulki usunęły. Wiesz, że usunęli kulki. A, dobrze nawet. Ja z Mateuszem jesteśmy smutni, ale są teraz mechy, tak? Jako pojazdy. Może. Bo jest napisane nawet. Bardziej lubiłem deski, ale... A deski nie usunęli chyba. Nie, desek nie usunęli. Poczekaj chwilę. Sprawdźcie, że... Kocham w Epic Games, że tyle rzeczy powróciło. Ej, a wy co obstawiam? Nie słyszę cię. No, ale tu wiesz gotowość. Wiesz co obstawiam? No. Że Piotr jest wkurzony. Dlaczego? Powrócił taniec, wiesz, który... O nie! Tylko, że wiesz, wtedy ten taniec nie był traversal, czyli nie można było nim chodzić, a teraz można. Ale zauważ, i tak był legendarny. Ty! Nowy ten! Co? No, nowy typ kreatywny, nowy wygląd. No, w sensie, no, co ten się zmienia, co sezon? Mi się poprzedni podobał bardziej.
Mi się ten podoba też. Ten jest ładniejszy. Dobra, zaraz. Co zaraz tam? Ej, czy są nowe wyspy? Poczekaj. Są? Sprawdzam już. Kaldera była, tak? Co? Nie było. O, jest! Co? Jest na wyspa. Co to za wyspa? Taka pusta. Pusta tutaj. No patrz, co to dwa jest? To jest jakiś blok. Nie jest pusta XD. XD wcale. Dwa tema. Popatrz, jak to wygląda stąd. Spójrz na wyspę. To wygląda trochę tak, jakby wyspa właśnie, jakby tam był kolejny wulkan i właśnie wybuchł. No, poczekaj, back to hub. Tylko, że tak na bok. I rozwalił strefę czasową i nasz świat tutaj się rozpadł. Poczekaj. O, jest jeszcze. Jest jeszcze jedna. Jaki? Ice... To już wiem, czym. Ice Lake. Tam. Zamrożone jezioro. Ej, to może być ciekawe, bo nawet nie, nie byłem na tym, na lotleku. Ja, nie, nic się nie stało, po prostu jest ta kulka wybuchła. Spojrzałem z daleka. Wybucham, co się... A może tutaj się ślizgać? Sprawdzamy. Stawiam, że tak. Uwaga! Tak. Dawaj, robimy najlepsze te rzeczy w Polsce. To się bardzo dobrze, bo dostałem się przyda. Ej, daj mi ten, daj mi telefon. Okej. Okay. Nie dodali nic. Dodali tylko, wiem co dodali. Daj telefon. A dodali tylko jedną rzecz. Daj telefon, ja chcę sam się dowiedzieć. Cześć, już ci daję. Niestety jedną rzecz dodali. Jaką jedną? To jedną. A co to są za rzeczy w urządzeniach? Ale na pewno, w budowlach. Karkołomne dodali. Są jakieś nowe drogi? Są, nie ma. A nie, jest nowa snajpa. Jest ta snajpa, której w 9 nie było. Nie no, już była. Nie, w 9 nie była, patrzyłem. Była. Nie było jej w 9 w kreacji. Była! O tą ze strefą. Ona była, tak ci powiem. Ona nie była, bo kto grał częściej w kreatywne? W 9, pod koniec. No ty, ale w kreatywnym nie było, ale była w normalnej grze. No właśnie, chodzi mi o to, że w kreatywnym nie było. Bo trzeba mówić, że chodzi tylko w kreatywnym. No bo tak to chyba każdy wie, że nie ten. Że była w normalnej grze. XD, zamroziło mnie, kiedy już byłem na... Wiesz co, ja tylko czekam, aż ktoś, jak Szymon będzie grał po nagraniach. Wiesz? No nie. No nie, latanie, najgorzej. Mi się ten sezon nawet podoba. Lepszy niż... A co to jest? Strefa zbrojenia. Ty, jest jakaś strefa, przez którą dostajesz jakieś bronie. Co? Ale to kiedyś chyba było. Nie było. Są dwie nowe rzeczy, a w sensie ludzie jakoś to robili, poczekaj. Co tam jeszcze jest? No patrz, takie coś. W tych nie ma nic. Patrz, o tutaj, takie strefa zbrojenia. Rzucasz chyba sobie tutaj, jaką chcesz broń dostawać? Urządzenia, czy... Urządzenia.
Poczekaj, bo ja tu widzę do burzy, kontrolę do burzy i no takie dwa do burzy, wiesz. Takie coś i takie coś. Też tak, ty też tak masz niektóre przyciski ci nie. Nie. Ale to jakie ja mam dobre pomysły na story. Teraz dalej. Co robię teraz z kwiaterem? Nie wiem jak to działa w ogóle. Musisz na to wejść, daje ci jakąś grę, tak? Dobra, rozumiem. O co chodzi? No, no normalnie po prostu wierzysz, rzucasz broń i masz. Nie da się wrzucić tam. Poczekaj. A, wiem o co chodzi z tym. Co? Że tu w tej strefie broni nie można używać. A, to jest takie coś jak ten. Poczekaj chwilę. To jest jak z tym hotelem Continental, jak był event z John Wickiem. No. Co do mnie strzelać? Nie wiem. Nudzi mi się, bo nie możemy w normalną rundę zagrać. A tobie? No mi też. A to jest rzecz, którą chyba każdy chce robić na rozpoczęciu sezonu, nie? Najgorsze są te rzeczy, które normalnie zagrać. W sensie... Najgorsze są dla tych, którzy. Dla tych, którzy grają na komputerze, to najgorsze jest z tą kartą graficzną. A co jest takie coś? Najpierw kupisz na następny sezon sobie, nie wiem, 100 zł do ładowania, co nie? No. Później każą ci kupić sobie kartę graficzną, bo nie, nie możesz zagrać. Bo nie, po co to sobie, że już załadowałeś pieniądze, mamy czy drugie, musisz i tak kupić sobie kartę graficzną. Ale tak, ale to już mówili od połowy sezonu, więc wiesz. Ale niektórzy na przykład nie czytają Fortnite Polska ani wiadomości. Ale no to mają problem. To czytają Fortnite England. Fortnite Official. Ale mi chodzi, wiesz, że są osoby, które w ogóle nic nie czytają. A dodali coś nowego do ustawienia wyspy? Pewnie tak. Nie. Teraz są roboty na tym? Ej, nie ma robotów na trybie kreatywnym. Tych robotów, tych wkurzających, najwiejących? Nie są. No wiesz, gdzie? Ale o której roboty ci tak naprawdę chodzi? Mechy? No tak. A te pojazdy, dobra, to nie ma. No której będziemy wchodzić do gry o 13:30? Nie wiem, jak myślisz, o której? A o której przestaną tak, wiesz? Nie wiem. Chyba robimy szybkie story tutaj. Nie. To story, które już nie chcieli z nami później robić, z Szymonem i z Piotrem, nie? I ze mną. Nie? Nie, że nie chciałem, tylko musiałem zjeść obiad. A
Ale to my już dalej robiliśmy je z Szymonem i z Piotrem, wiesz? I wiesz, że mamy już drugą część? Dawaj, lecimy tam. Wiesz, Artur? Ej, dawaj, wychodzimy na chwilę. Znaczy, wyjdź do centrum. Czego? To idziemy tam, na wyspy. Idziemy na stęchu skład. Stęchu skład. Stęchu skład. Stęchu skład. La la la. No, nic się nie stało na lootlegu, co do pip. Wiem. No mówię, że praktycznie nic się nie stało. Jeszcze tam jest kulka. Jeszcze jest? Tak. Tylko, że tak popękane jakby już jej nie... A nie, nie ma. Jest po prostu już mega popękana, ale... Co się pewnie tam wyje... A tam jest wyrywa szczelina jakaś? Ty daje ci to jumpa wysokiego. Poczekaj. Chcę w nią wskoczyć. Jest całkowicie popękana. To, ale to jest fajne, bo ono ci daje takiego fajnego jumpa. O nie! Co? Poszedł sobie trochę przy tej kulce. Usłyszysz takie dźwięki, jakie były podczas eventu z czwarty sezon Star Trekiety. Są te same dźwięki, kiedy te. On, kiedy... jak przybysz mój od punkcie zero? No. Słyszysz takie... Słyszysz? Dalej puka w ogóle. Ale to jest w ogóle dziwne. O, to się bije jak serce, jak podejdziesz do tego. Ty wiesz, jak w to wlecisz, to działa jak wyrwa? Co? No, wejdź sobie w to. O Boże. To jest kolejna podejrzana, ale no wiesz. Tamten świat, gdzie był ten Bambik. Nie, ten Bambik, co nie. To my jak wskakujemy w to, to wszystko jest po prostu przyspieszone. Może. A co z tym... A co z tym jakby motylem i tak dalej? Nie, został w tamtym świecie. A co jeśli ta kulka może nam wejść do tego świata? Błysz, motyl to jest w świecie jakby Kevina. Ta kulka jest... Ej, a wiesz, że codziennie mają być chyba nowe jakieś miejscówki przywrócone? Nie codziennie, co tydzień. Jakieś, nie. Coś tam co tydzień, ale ma... Ale to jest nawet fajne. No, ale to jest... Ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Najbardziej ciekawe? Proszę, patrz. Ma to być tak, że... Znaczy tak było. Patrz. Był, pamiętasz, szósty sezon, nie? No. Kevin wybuchał, byliśmy w świecie, gdzie był taki motyl, nie? No. Widzisz te fale takie? Czerwone? Tak. Byliśmy w świecie, gdzie był ten motyl. No i... Później... To było chyba... Patrz. Przebierz moją o punkcie zero, nie? No, i chciał powstrzymać punkt zero. Czyli tą kulkę. Tak, bo on chciał wlecieć w Loot Lake'a, ale ta kulka już się powstrzymała go. No więc patrz. To co... Poczekaj, bo wiem, że Kevin jest królem burzy, tak? A co jeśli przybysz się zdobry, a kul... A my jesteśmy źli i kulka jest zła. No właśnie przybysz się zdobry. Co jeśli Kevin? Co jeśli? No, Kevin to król burzy, prawda? No. Ale jak patrząc na tą kulkę, to wychodzi z tego to, że te szczeliny to nie były wytworzone przez Kevina. Mój piesek się boi latać. Nie były wytworzone przez Kevina. Tą kulkę. Mój piesek się boi latać. A co jeśli punkt zero to Kevin?
Wiesz, co można było zobaczyć podczas eventu 8 sezonu, kiedy w bunkrze pracowaliśmy? No. Można było zobaczyć biurko z radiem i z maską, hełmem osobliwości. No. I ta kulka, którą wtedy wyciągnął Misiek, co już teraz wiemy, no, to kulka to jest ta sama, co była w tym evencie. No. No to... Co, przepraszam, tu się działo? A jeszcze jedno. Wiesz, co można było zauważyć, kiedy było, kiedy patrzyło się pod dobrym kątem w miejscu, gdzie się wybierało bronie, tam jak się biło te kostki? No. To jak się pod dobrym kątem spojrzałeś, to tam było widać oko Katusa. Gdzie? No na tych kostkach, co tam się rozwalało, żeby uwolnić broń. Ja chciałbym, żeby Epic Games miał taki swój kanał jakby na, nie wiem, jakichś społecznościowych forum i robić jakieś różne filmy na temat sezonu. Ej, ale kogo mnie to zastanawia, ciebie? Mnie by cię zastanawia w ogóle skąd te postacie, które były w tym wybuchu, wiesz, no w tym wybuchu tego, tej kulki. Skąd one się tam wzięły teraz, jak mi zaczęło to tak, wiesz. Ale wiesz, co ja w ogóle zauważyłem ostatnio? No. Że cała fabuła Fortnite'a, w ogóle od trzeciego sezonu, nie? No. To akurat ty też pewnie wiesz, że składa się w jedno, nie? No. I co, i robi się coraz ciekawiej, bo... Co jeśli ta kulka to Kevin? Jest jakieś złotki. No, co jeśli ta kulka to Kevin? Wiesz, w co ja bym bardziej wierzył? No. Byś mi teraz powiedział, że jak wskoczy... że pod koniec sezonu wskoczymy w tą kulkę, co nie? No. I w tej kulce zobaczymy ponownie walkę Katusa z Misiem. No. Zobaczymy... w ogóle wszystkie eventy ponownie zobaczymy. A ja, wiesz, jakie to było epickie combo? Co? Patrz. Widzę. Wiesz, jakie to było epickie combo? Ho! Patrz, jakby się tym portowałem. Wiesz, jakie to było epickie combo? Wiem, to wymagało kurde, nie wiem, 200 gigabitów złoty na kartę graficzną poświęcona. Chyba tak. Wszystkie, ej, wyobraź sobie wszystkie eventy ale naraz. Ale wszystkie eventy po kolei. A co by było, jakby wszystkie eventy były naraz? Wulkan wybucha, Katus z Miśkiem się biją, rakieta leci. O nie! O kurde. Co? Wybierz sobie, gdyby poznał. Kevin wchodzi do jeziora! Normalnie! Wszystkie czasy się mieszają. I wszystko się dzieje w jednej sekundzie? Patrz. Kevin wchodzi do jeziora, ale wtedy już jeziora tam nie będzie. No nie. I wejdzie w ziemię. Bo przecież tutaj będzie wtedy kulka wybuchająca. No, a czyli co? Ta kulka wiesz. Poczekaj. W wybuchającej kulce zobaczymy, jak Miś nie może się, nie może się stworzyć, bo przecież tam dalej jest normalny wulkan. No. No więc Katus wyjdzie. Katus nie powstanie. Nie. Bo tak, bo będzie nie rozwali, bo wulkan nie rozwali tego. No, nie rozwali Tilted, co nie? No. I nie rozwali Sergiego. Ale... No właśnie. Tak jakby nagle było wszystko na razie wszystko dobrze szło. Przepraszam, jakby. Czy my w pierwszej godzinie. Czy my w pierwszej godzinie sezonu odkryliśmy całą fabułę tego sezonu? Dokładnie to w drugiej godzinie.
Ale naprawdę? Wyobraź sobie takie zakończenie. Myśl nie może powstać. Przecież nie ma... Czyli powstrzymamy nie, wszystkie wydarzenia. Tak no tak, no tak wulkan. Bo przecież wyspa... Nie, bo przecież wyspa przypłynęła. To Kadus by po... Ej, to Kadus by wtedy powstał i przejąłby mapę. No. Ej, czy, ale jak my Ej, co zrobimy, jak rozgryźliśmy całą ale fabułę nie, tego sezonu? Ale Katusa by pokonał... pokonał ten przybysz, bo by wleciał w niego rakietą, bo przecież Katus by tak to stał na tym stał na właśnie Loot Lake'u co no. Nie? I na Loot Lake'u przecież ten przybysz chciał wlecieć w Loot Lake'a a teraz już nie ma bariery ochronnej w ogóle naszej mapy znaczy ochrony czasowej gdyby on wleciał po prostu w tego Katusa Katus by umarł, no wiesz, co chodzi. Zginął. Zaraz dostać mieczem w głowę, to by został rozjechany przez rakietę. Tak. Rakieta by wybuchła. O Boże. Środek mapy by wybuchł. Czy wiesz, wybuchłaby ta kulka. No a wiesz, co by było najlepsze? Ta cała kulka rozsadzi całą mapę. No a wiesz, co by było najlepsze? Że był to event, nie? I byśmy mogli to obserwować z jakiegoś takiego bunkru, z takim oknem, żebyśmy mogli to widzieć wszystko. Nie, wiesz co by było lepsze? No. Gdyby to, albo nie, na początku nasza ta kulka tak nagle wciąga. O nie. Jak się zmniejsza i nas wciąga, wyrzuca tam ciebie ten Johnson. Boże. I tam jest takie wielkie jakby okienko złej, wiesz, złej stoi, coś takiego. No. Ale... złej wersji świata Fortnite. Wiesz co ja myślę? Że jeśli tak zrobią, jak my myślimy, to ten sezon się ten sezon będzie ostatnim sezonem fabularnym. No ale najbardziej spektakularny. Ale no będzie ostatni, niestety. A wiesz, że bardzo dużo ludzi gra dla fabuły. Nie? No. No więc... Ale i tak, zauważ, jakie to było zdanie fajne. No dobra, to my się z wami widzę, że żegnamy tym akcentem rozgryzania fabuły 10 sezonu i widzimy się już w następnym odcinku, kiedy serwery zaczną normalnie funkcjonować. Na razie.